Witam Was bardzo serdecznie, drogi zborze. Zanim będziemy otwierać Boże Słowo, to chciałbym Wam przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia ze zboru w Rybniku, gdzie mogliśmy w zeszłym tygodniu być, gdzie mogłem usługiwać. Bracia, siostry bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiają. Nie za duża społeczność, dopiero co wzrastająca, ale są pełni Bożego Ducha i serdecznie, serdecznie Was pozdrawiają. Kochani, dziś będziemy kontynuować rozpoczęty niedawno cykl z Księgi Malachiasza. Dlaczego ten cykl? Moi drodzy, tak naprawdę to, co najbardziej mnie dotyka, to, co najbardziej płonie w moim sercu, to, co jest najostrzejsze, jeśli chodzi o to, co odbieram od Boga dla siebie samego, dla naszego zboru, dla liderów, to jest Boże wezwanie, o którym tyle mówimy. Wejdź w moją obecność. Bóg chce nas mieć na własność. Bóg chce nas mieć całych. Kiedy jesteśmy w komorze modlitwy, jak Biblia Warszawska to ujmuje, kiedy po prostu mamy czas rozkoszowania się z Nim. Pamiętacie te dwie grudniowe moje usługi? Jedna była Nie bój się ognia, druga była Gdzie jest król, gdzie mówiłem o podniesieniu bram, gdzie Bóg wzywał do swojej obecności. Bóg wzywa nas do życia, takiego życia, że cokolwiek czynimy, cokolwiek robimy, tak naprawdę będzie wypływać ze spotkania się z Nim. A tak naprawdę to ze spotykania w czasie ciągłym, spotykania się z Nim. Cokolwiek będziemy czynić, nawet w tych rzeczach praktycznych, codziennych, powinno wypływać z relacji z Nim, z poznawania Go. Moi drodzy, to jest coś, co Biblia ujmuje jako chodzenie w duchu. Pamiętacie ten werset? Bo ci, których Duch Boży prowadzi, z naciskiem na słowo prowadzi, są Bożymi dziećmi. Moi drodzy, i taki jest standard Bożego Słowa. To jest standard Bożego Słowa. Ci, których Duch Boży prowadzi, są Jego dziećmi. A wszystko, co poniżej z tego standardu, to jest cielesnością, tak mówi Biblia. To jest już religią, która prowadzi do martwoty. Moi drodzy, cel, jaki Bóg nam daje, to nawet nie jest to, co w tej chwili powiedziałem. To jest najważniejszy środek do osiągnięcia innego celu. A tym celem jest, mamy rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał. Prawda? To jest nasz cel. Po to tu jesteśmy. Cel, którym nam daje Jezus, to to, że mamy być światłością świata, że inni mają usłyszeć z naszych ust, kim jest Jezus. Ale jak to osiągnąć, kiedy sami nie płoniemy? Prawda? Jak to osiągnąć, kiedy sami nie mamy tego ognia? Więc dlatego Bóg wzywa nas do Jego bliskiej społeczności, aby efektem tego mogło być nasze usta zwiastujące. Pamiętacie ten częste użyte słowo, może częste, no parokrotnie użyte słowo w Nowym Testamencie, kiedy ludzie mówili, nie mogę nie mówić. Nie mogę nie mówić. Dlaczego? Bo świeżo ich dotknął Bóg. Prawda? Więc moi drodzy, to jest cel i do tego celu chcemy zmierzać. Kiedy mówiłem w grudniu o tym, jak Bóg wzywał Mojżesza i lud, aby weszli na górę, aby weszli w Jego obecność, tam pominąłem pewien fragment, pewną myśl. Tylko zaakcentowałem, że ona jest istotna, że ona jest ważna i obiecałem, że do niej wrócimy. No więc właśnie wracamy. I po to jest ten cykl z Księgi Malachiasza. A ta myśl jest poświęćcie się. To jest pierwsze słowo. Zanim wejdziecie w moją obecność, zanim zaproszę was na górę, poświęćcie się. Dlatego wracamy teraz do Księgi Malachiasza, która o tym mówi, która o tym traktuje. Moi drodzy, to jest dosyć trudna księga. To jest księga pod tym kątem trudna, że mówi do nas trudne słowa, że mówi słowa, które są nieprzyjemne. Moi drodzy, i powiem tak, przeżyjmy to razem. Co mam na myśli? Nie stawiam się ponad was. Naprawdę. Czasami to mówię, ale kiedy omawiam tę księgę, to mówię to z tym większą siłą, z tym większą mocą. Wiecie, ona jest skierowana do kapłanów. Prawda. W dzisiejszym czasie, w Nowym Testamencie, każdy z nas jest kapłanem. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, mówi Piotr.
Każdy z nas jest kapłanem, ale mimo wszystko odczuwam to troszkę z większym naciskiem na nas, liderów, przywódców. Więc, moi drodzy, ja sam chcę stać, że tak powiem, odważnie przed lustrem tego słowa. Ja sam chcę odważnie stać i pozwolić, żeby miecz jego słowa przenikał mnie. Kochani, mówiłem o tym ostatnio, kiedy rozpoczęliśmy ten cykl, że ta księga nie opisuje stanu ludu judzkiego w całości. Tam w dalszych rozdziałach jest podział. Więc dlatego i ja nie mówię, że to, co będę czytał, zwiastował, mówił, że to jest opis stanu naszego zboru. Nie. Tego tak nie traktuję. Ale to jest słowo skierowane do każdego z nas indywidualnie. I każdy z nas niech ma odwagę stanąć przed tym lustrem i niech Bóg zacznie mówić z nami. Jedno zdanie przypomnienia. Pamiętacie, jak rozpoczynałem wtedy? Mówiłem, że celem Bożym tej księgi jest doprowadzić ten lud do niesamowitego miejsca. Miejsca ogromnej radości ze zbawienia, radości z uwolnienia, z uzdrowienia, z faktu, że wrogowie są pod stopami. To jest tak pięknie tam opisane, że będziemy się radować jak cielęta wychodzące z obory. Niesamowita eksplozja radości. Do tego miejsca chce Bóg ciebie i mnie doprowadzić. Ale wcześniej musi z nami poważnie porozmawiać. Ale rozpoczyna od wyznania miłości. I cały poprzedni wykład koncentrowałem się na tym, jak Bóg przemawia do nas z miłością i dlaczego. Więc już teraz do tego nie wracam, tylko przypominam, dlatego że to jest bardzo istotne. Kochani, to jest na tyle istotne, że musimy to za każdym razem, kiedykolwiek będziemy zaglądać do tej księgi, to mieć w pamięci, że każde słowo, trudne słowo, ostre słowo, nawet czasem, wręcz czasem mógłby brutalnie, ale ono, to słowo jest zanurzone w miłości, bo nas kocha, bo jest naszym Ojcem. A więc przeczytajmy tekst, który na dzisiaj jest. To będzie z pierwszego rozdziału, od wersetu 6 po koniec rozdziału. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? A jeśli jestem panem, to gdzie jest lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was, kapłani, lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy twe imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym cię zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół pana to rzecz małoważna. Gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali, mówi Pan zastępów. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami. Od was to zależy, czy nam okaże przychylność, mówi Pan zastępów. O, gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na moim ołtarzu nie zapalali ognia na darmo. Nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszych rąk, gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów i na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana nie musi być czysty. A pokarm, owoc na nim składany nie musi być najlepszy. Mówicie też, ależ to mozuł i prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Czy mam to przyjąć łaskawie z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Zanim troszeczkę głębiej wejdziemy w niektóre wersety, nie wszystkie oczywiście, to ogólny rzut oka na to, co przeczytaliśmy. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że kapłani służący świątyni
reprezentujący lud. Stopniowo gdzieś obniżali swoje loty służby. I doszło do tego, o czym czytamy, że składają Bogu coś, co jest absolutnie niegodne Jego świętości, Jego wielkości. Oni wiedzieli, czego Bóg wymaga. Ofiary czystej, ofiary, która jest najlepsza. To było ich obowiązkiem. Zwierzę składane w ofierze miało być bez skazy. A doszło do tego, że składają to, co chrome, kalekie, już widocznie dla innych było uszkodzone, nawet zrabowane. I Pan Bóg mówi im: dosyć. Koniec żartów. Albo zaczniecie składać to, czego od was wymagam, albo zamykamy świątynię. Bardzo mocne słowa. Pan Bóg mówi im twarde słowa, żeby nimi potrząsnąć, żeby usłyszeli Jego głos. Pan Bóg mówi: dość tej zabawy. Nie chcę czegoś takiego dłużej. Zdecydujcie, albo zaczniecie mnie słuchać i czcić, albo zamykamy świątynię. Spójrzmy trochę na szczegóły. Druga część tego wersetu szóstego. Pan zastępów mówi to do was, kapłani, lekceważący me imię. Zarzut Boga w stosunku do Jego ludu jest taki: lekceważycie mnie. To nie jest pierwszy zarzut. Pominąłem tutaj wcześniejsze, ale ze względu na czas nie chcę teraz się tym zajmować. Moi drodzy, lekceważycie me imię, mówi Bóg. Czy kiedy dzisiaj czytaliśmy słowo, kiedy brat Jan czytał słowo do wieczerzy, patrzyłem i czytam tak: dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. To nie jest tylko historia. To, co czytamy z Księgi Malachiasza, to jest historia, ale ona jest żywa dla nas dzisiaj. I po to tu jesteśmy, po to to czytamy, żeby zobaczyć, co Bóg chce nam dziś powiedzieć. Lekceważycie me imię, mówi Bóg. Inne przekłady mówią: znieważacie, pogardzacie moim imieniem, moją osobą. A oni pytają: ale jak to? Przez co? W jaki sposób? A on, Pan Bóg, odpowiada: przez to, że składacie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. A oni brną dalej i pytają: na w jaki sposób go zanieczyszczamy? I Bóg odpowiada, i na to zwrócił mu uwagę: w jaki sposób? Że mówicie: stół Pana to rzecz małoważna. Poprzez mówienie, że stół Pana to rzecz małoważna, lekceważycie, pogardzacie, znieważacie mnie, moją osobę, moje imię. Cóż to jest stół Pana? Oczywiście rozumiemy, czym był wtedy, ale ja chcę patrzeć na tym, czym jest dzisiaj. Moi drodzy, to jest po prostu nasza codzienność, nasze chrześcijaństwo, nasze traktowanie Boga, nasza relacja z Nim, nasze życie z Bogiem. To jest ten stół Pana. Może być taka sytuacja, że mówimy: ale to jest rzecz małoważna. Powie tak ktoś z nas? No pewnie, że nie. Mówiłem o tym ostatnio, że nie chodzi o to, co mówimy. Chodzi o to, co robimy. Nie wierzę, że kapłani to mówili głosem, werbalnie, ale to, co robili, o tym świadczyło. Słuchajcie, jak wygląda w naszym życiu to? Gdzie jest, na którym miejscu w priorytetach jest stół Pana, czyli relacja z Bogiem, czyli życie z Bogiem? Czy jest na pewno na pierwszym miejscu? Bo jeśli jest na kolejnym, gdzieś tam na dokładkę, to Bóg mówi: lekceważysz mnie, pogardzasz mną, znieważasz mnie. To są mocne słowa. Ale moi drodzy, niech Duch Święty dziś pokazuje nam nasz stan, mój stan, każdego z nas osobiście. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest stół Pana? Czy go lekceważę, czy go czczę? Jak to wygląda w moim zalatanym, zabieganym życiu? Co jest najważniejsze? Praca, obowiązki, wszystko inne, rodzina i tak dalej, i tak dalej. A Bóg gdzieś tam też jest na dokładkę.
W niedzielę rano, 2 godziny jemu dedykuję. A cały tydzień jest, jaki jest. Werset 8. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Jednym słowem, Bóg ma pretensje, żal, jest oburzony, że składają coś, co jest gorszej wartości, niż powinno było być. A więc jednym słowem jest to wezwanie, oddaj mi na ofiarę to, co najlepsze. Oddaj mi to, co najlepsze na ofiarę. Wiecie, ich problemem nie było to, że oni nie składali ofiary. Ich problemem nie było to, że nie chodzili do świątyni. Oni chodzili. Jeśli chodzi o ich aktywność, nie można było nic zarzucić. Ale jak to robili? To już było bez serca. Wiecie, żeby składać ofiarę tego typu ze zwierząt kradzionych, ułomnych, to serce było już bardzo daleko. To już powiem, ich serce przy tym w ogóle nie było. Oni przychodzili do świątyni i wykonywali swoją czynność tak po prostu. Na odwal, na odczepnego, by zaliczyć. I to doprowadziło ich do rutyny, do zaślepienia. I oni nawet sami tego nie widzieli, co robią. Oni sami tego nie widzieli, że składają Bogu naprawdę już niegodną ofiarę. Bóg wielki, Bóg święty, oni już Go takiego w ogóle nie widzieli. A dziś, moi drodzy, jak to wygląda w moim życiu? Ile ekscytacji jest z faktu, choćby, że przychodzę na to miejsce? Ile tęsknoty, ile autentyczności, ile bliskości, ile relacji jest w tym, że jestem tutaj dzisiaj i co niedzielę? A ile już jest rutyny? Moi drodzy, oni składali Bogu ofiary niegodne. Ofiary chore, wybrakowane, złe. Przez chwilę musimy się zastanowić, czym jest ofiara. Bo wiecie, kiedy będziemy mówić ciągle tylko ofiara, ofiara, będziemy ciągle myśleć o tych barankach, o tych innych zwierzakach, o pokarmie, a nie o tym trzeba myśleć. To jest obraz. To jest obraz, który nas ma przenieść w naszą codzienność. Więc musimy się zastanowić, co jest ofiarą, którą my dziś składamy, a potem zastanowić się, jakiej jakości ona jest. Bo rozumiemy, że możemy składać Bogu dzisiaj ofiarę również niegodną Jego świętości, Jego wielkości, bądź też możemy składać jak najbardziej piękną, wspaniałą ofiarę. A więc czym jest ofiara dzisiaj? Kto był wczoraj na modlitwie, ten już wie. Bo brat Leszek o tym czytał i mówił. Ja miałem w notatkach już zanotowany dokładnie ten sam werset z Hebrajczyków 13:15, o którym była wczoraj mowa. Ofiara naszych warg, nasze uwielbienie. Ale tam jest ciekawe słowo napisane. Nieustannie składające. Wiecie, nie da się nieustannie. Więc ofiaram jako uwielbienie to nie jest tylko to, co tu czynimy przez 41 minut naszego niedzielnego nabożeństwa. To też jest ofiara. Jak najbardziej. To też jest ofiara uwielbienia, ale na tym się nie kończy. Skoro nieustannie, to jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Cały czas. Nieustannie. Czyli nasza ofiara uwielbienia to jest po prostu nasze życie z Nim. Nasza relacja z Nim. Wiecie, i to jest fajne, bo jeżeli tak traktuję uwielbienie, to przynajmniej kończą się jakiekolwiek dyskusje, czy uwielbienie trwało za długo, czy za krótko. Bo trwa cały czas. To tak pół żartem. Moi drodzy, chociaż mówię, że nasze uwielbienie, nasza ofiara uwielbienia to po prostu nasze życie, codzienność 24/7, ale mimo wszystko w tej usłudze troszeczkę może więcej nacisku będę kładł jednak na to, co tutaj się dzieje. Czyli nasze przychodzenie na to zgromadzenie, bo jednak tak jest, że jednak nasza postawa na niedzielnym czy wtorkowym nabożeństwie jest pewnym barometrem naszego duchowego stanu. Moi drodzy, Psalm 50, werset 14 mówi: ofiaruj Bogu dziękczynienie. A więc już w Starym Testamencie dziękczynienie, chwała, uwielbienie było rozumiane jako jakaś część ofiary. Moi drodzy, kiedy ofiara jako uwielbienie rozumiana? Dzisiaj.
może być miłą wonnością dla niego, a kiedy może być odwrotnie. Czymś, co go nie cieszy. Czymś, co go wręcz odraża. Może później powiem troszkę więcej, ale od razu powiem, że na pewno wtedy, kiedy nie wkładamy w to serca, kiedy to jest mechaniczne, kiedy to wygląda w ten sposób, że całe nasze życie tygodnia jest po prostu naszym lataniem za naszymi sprawami, a 2 godziny sobie przerwy robimy w kościele. I wtedy to ma być ofiara. Jeżeli tak to ma wyglądać, to Bóg mówi, to jest ofiara wybrakowana. Ułomna, chora, ślepa, kradziona. Moi drodzy, po drugie, jeśli nasza ofiara to jest po prostu nawet przyjście, ale kompletnie serce jest nie wiadomo gdzie. Jestem, może śpiewam, ale serce jest zupełnie nieporuszone. To również jest coś, co dla Boga nie może być miłą ofiarą, nie może być przyjętą. Wiecie, a nawet wtedy, kiedy moje, nie wiem, moje ręce idą w górę, może kiedy robię wiele takich gestów, które świadczą o moim zaangażowaniu, to wiecie co? Bóg i tak widzi serce. Serce tutaj jest kluczem. Wszystko coś, co nie wypływa z serca, a robię po prostu mechanicznie, nie może być Jemu miłą ofiarą. Psalm 51, werset 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Ofiarą Bogu miłą jest duch pełen skruchy. Moi drodzy, serce jest tutaj najważniejsze. Serce, które nie robi sobie żartów z Boga. Serce, które wie, kim jest Bóg, jak potężny jest Bóg, a kim ja jestem. Moi drodzy, nie chcę tutaj się rozwodzić, bo to nie jest jakby główny temat. Ja tylko teraz na chwilkę odszedłem do kwestii uwielbienia po to, żeby zrozumieć, czym jest ofiara, żeby wrócić do Księgi Malachiasza. Ale sam Jezus podaje nam najlepszą definicję uwielbienia. I znowu było to wczoraj wspomniane. Jan 4 rozdział od wersetu 19, tam jest fragment rozmowy z Samarytanką. Samarytanka zaczyna polemizować. Czy to na tej górze mamy uwielbiać, czy na tamtej górze, czy tutaj, czy tak? Wiecie, to jest religia. To są zasady. Czy tak ma być, czy tak ma być, czy tak to poukładamy, czy tak to poukładamy. A Jezus to przerywa i mówi nie. Prawdziwe uwielbienie to jest w duchu i w prawdzie. Duchu i w prawdzie. Na sekundkę popatrzmy na oba te wyrażenia. W duchu, a potem w prawdzie. Moi drodzy, uwielbienie w duchu to jest po prostu uwielbienie, które wypływa z serca. Z serca trwającego w głębokiej, intymnej relacji z Nim. Uwielbienie w duchu to jest uwielbienie, które jest zainspirowane Duchem Świętym, który mieszka w nas. Ale jest również później wyrażone przez ciało. Nie tylko w duchu jest inspirowane, ale wyraża go ciało. Pamiętacie Dawida, który sprowadzał skrzynię przymierza? Moi drodzy, ewidentnie był człowiekiem namaszczonym. Ewidentnie jego uwielbienie było z ducha. Zgadzacie się? Ale ciało to wyrażało. Ale ciało za tym nadążało. Moi drodzy, jeśli bym odniósł kwestię uwielbienia do tego, co dzieje się tutaj, i na scenie, i tam w rzędach, moi drodzy, powiem tak, że instrumenty są bardzo ważne. Powiem, że dobra muzyka jest bardzo ważna. Że pląsanie, klaskanie jest bardzo ważne. Jednak pod jednym warunkiem, że wypływa z ducha. Że wypływa z relacji, z rozkoszowania się Bogiem. Że to po prostu płynie z nas. Parafrazując to, co powiedziałem na wstępie, powiem tak, to tak we mnie się pali, że nie mogę nie śpiewać. Że nie mogę nie uwielbiać. Po prostu to płynie ze mnie, zrodzone z ducha. Bo jeśli jest inaczej, jeżeli to jest coś mechanicznego, to jesteśmy w miejscu, gdzie była Samarytanka. A to na tej górze, czy na tamtej? Wiecie, będziemy się w stanie pokłócić o to, czy to tak robić, czy to tak robić. Czy to takie instrumenty, czy takie. Czy krócej, czy dłużej. Czy ciszej, czy głośniej. Moi drodzy, muzyka, instrumenty mogą być cudownie użyte przez Boga. Cudownie użyte przez Boga.
Mogą bardzo łatwo wprowadzać nas przed Jego tron, jednak pod tym warunkiem, że będą przedłużeniem naszej ręki czy naszego serca zanurzonego w Jego obecności, inspirowane Duchem. Moi drodzy, więc nasza ofiara, czyli nasze uwielbienie, kiedy składamy Bogu, czy to z tego miejsca, czy z rzędów, będzie wtedy miłą wonnością dla Boga, jeśli po prostu wypływa z serca rozkochanego w Nim. Po prostu. Pamiętacie te dwie ofiary, które były składane na początku Biblii? Kain i Abel? Jedna przyjęta, druga nieprzyjęta. Dlaczego? Czasem się ludzie zastanawiają, nie ma tam opisu, dlaczego tak było. Skąd oni mieli to wiedzieć? Ja sądzę, że Abel wiedział, że ma złożyć ofiarę ze zwierząt, bo miał z Bogiem relację. To było możliwe. Przecież Henoch chodził z Bogiem, a Henoch i Adam w swoim życiu się zazębili. Więc to nie są jakieś mega odległe czasy w stosunku do tamtych lat. Więc skoro Henoch chodził z Bogiem, Abel również mógł, choć nie czytamy tego wprost. Ja wierzę, że po prostu z tej relacji, którą miał z Bogiem, z poznawania Boga, on wiedział, co ma zrobić. I zostało to przyjęte, bo wypływało z jego relacji z Bogiem. Dobrze, nie będę rozwijał już dalej kwestii uwielbienia w duchu. Myślę, że rozumiemy. Ale jest jeszcze druga część. W duchu i w prawdzie. W prawdzie, wiadomo, prawda Bożego Słowa, fundamenty Słowa, ale to chyba jest tak oczywiste, że tego nie rozwijam. Ale w prawdzie to jest również w prawości naszego codziennego życia. Wiecie, nasze praktyczne życie musi być odzwierciedleniem naszej relacji z Bogiem. Użyję przykładu, żebyśmy dobrze zrozumieli, o co chodzi. Jakiś czas temu słyszałem pewne świadectwo, jak pastor jakiegoś chyba, wydaje się mi, troszeczkę większego zboru, mówił takie coś, że po nabożeństwie podchodzi do niego pewna osoba, która była nowa na tym nabożeństwie, była po raz pierwszy na tym nabożeństwie. I podchodzi do niego i mówi do pastora, że jest naprawdę zachwycona, zauroczona tym nabożeństwem, tym czasem uwielbiania, tymi modlitwami, a zwłaszcza tym człowiekiem, i pokazuje na kogoś tam. Pastor patrzy, widzi kogoś tam i słucha dalej. I mówi, ten człowiek naprawdę mnie zafascynował, mnie zauroczył swoją aktywnością, swoją gorliwością, swoimi modlitwami, swoim uwielbieniem, zwłaszcza, że w zeszłym tygodniu zachował się jak cham w stosunku do mnie. I do dzisiaj mnie nie przeprosił. Odwróciła się i wyszła. Pastor z opuszczoną szczęką stał. Moi drodzy, nic z naszego uwielbienia, choćby było jak duchowe, jeśli życiem temu zaprzeczamy. Choćbyśmy nie wiem jak duchowo tutaj uwielbiali, ale życiem codziennym w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszym otoczeniu, w naszym sąsiedztwie, jak temu zaprzeczamy, jak to nie współgra, to żadne uwielbienie. Więc moi drodzy, w duchu i w prawdzie rozumiemy już chyba, czym jest ofiara. Ofiara, o której chcemy mówić w kontekście Księgi Malachiasza, to jest po prostu nasze życie. Oczywiście uwielbienie, które tu trwa, jest jego częścią. Więc wracamy do Księgi Malachiasza. Pan Bóg do nich mówi tak, oddaj mi na ofiarę to, co najlepsze. Ofiara musi być najlepsza. I przypuszczam, że oni tak rozpoczynali. Przypuszczam, że oni w ten sposób zaczęli funkcjonować, kiedy wrócili z niewoli, kiedy po wielu tam jakichś perypetiach odbudowali w końcu świątynię, zaczęli składać ofiary. Myślę, że zaczęli w porządku, tak jak trzeba. Ale wiecie, jak to jest. Potem stopniowo żal było tego najdroższego, więc może ten drugi z kolei, może tamten środkowy z kolei, i doszli do tego, że potem był to ten ostatni, czyli ten najgorszy. Moi drodzy, ich zaczęła gubić po prostu rutyna, przyzwyczajenie się do nabożeństw, przyzwyczajenie się do tego, co robili. Bóg im po prostu spowszedniał. Kiedyś wychwyciłem z jakiejś usługi takie zdanie, które sobie zapisałem. Mam wrażenie, że już go kiedyś chyba tutaj użyłem, ale przypomnę.
Jeśli Bóg zaczyna cię nudzić, to pamiętaj, już nigdy nic cię nie zadowoli. Jeżeli Bóg zaczyna cię nudzić, nigdy nic już cię nie zadowoli. Bóg szuka dzisiaj wśród nas ofiary, która będzie najlepszą. On nie chce pozorów, on nie chce imitacji, on nie chce jakiegoś udawania. Bo kiedy my wznosimy nawet swoje ręce, to on widzi głębiej, on widzi serce. Oddaj Bogu to, co najlepsze ze swojego życia. To jest wezwanie do mnie i do ciebie. Oddaj Bogu to, co najlepsze. Moi drodzy, to, co wyczytuję w tej księdze, jest dosyć trudnymi słowami. Zaraz przedstawię to, jak odbieram te słowa, jak odbieram tą księgę, jak odbieram ten fragment, który przeczytałem. Pan Bóg jakby mówi do swojego ludu i mówi dzisiaj również do mnie, może do ciebie, przestańcie działać rutynowo. Przestańcie składać mi ofiarę tak po prostu, mechanicznie. Oni wpadli w taką rutynę, że przejawiali się w świątyni i wykonywali swoją robotę. Ale wiecie, my możemy również wpaść w podobną rutynę, przychodząc na nabożeństwo już bez tego serca, które nas tu przyciągło, bez tego pragnienia, tego ssania, by spotkać się z Bogiem. Po prostu jest niedziela, to idziemy. A wieczorem, codziennie, no nie wypada chrześcijaninowi tak po prostu się położyć bez chociaż 5 minut modlitwy. No a pójść do pracy tak bez chociaż 3 minut, no też nie wypada, nie? To może być rutyna. Więc Bóg mówi, przestańcie w ten sposób funkcjonować. Werset 10 mówi tak, o gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na moim ołtarzu nie zapalali ognia na darmo. Czyli Bóg jakby mówi twarde słowa. Przestańcie bawić się w odprawianie swoich rytuałów. Przestańcie bawić się w odprawianie nabożeństw. Ja chcę waszego serca. Ja chcę waszej prawdziwej miłości, prawdziwego uwielbienia. Jednym słowem Bóg mówi, ja chcę ciebie całego albo nic. Nie zadowolę się połową. Dlatego Bóg mówi, lepiej zamknijcie bramy. Nie mogę cieszyć się waszym uwielbieniem. Pan Bóg jakby mówi tam do Judejczyków, ja brzydzę się takim odwalaniem duchowych obowiązków, takim udawanym chrześcijaństwem. Albo jesteś gotów dać mi wszystko, albo ja nie chcę nic. Bóg mówi dalej, nie przynoście mi śmieciowej ofiary. Nie przynoście mi ofiary, która mnie obraża. Wyobraźcie sobie tę kolejkę do świątyni tych zwierzaków. Chore, może to nie widać, ale ułomne, w sensie utykające, już tak. Ślepe i tak dalej. I coś takiego stało tam do bram świątyni. Moi drodzy, rozumiemy, w jaki sposób oni obrażali Boga. A my? W jaki sposób możemy go lekceważyć, obrażać, drażnić, znieważać, jakkolwiek to nazwać? W dwóch aspektach. O pierwszym już w zasadzie powiedziałem. Czyli to, że nie wkładamy serca w to, co robimy. Ale wiecie, to jest czynnik taki bardziej duchowy. Ale są też i czynniki bardziej praktyczne. Zobaczcie, co Bóg tutaj powiedział. Spróbuj to przynieść namiestnikowi. To jest druga część wersetu 8. Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczmy, jak cię przyjmie, mówi Pan zastępów. Czy cię pochwali? Kochani, ważna myśl. Pan Bóg im chce coś pokazać. Mówi, porównaj sobie, jak traktujesz mnie w stosunku do tego, jak traktujesz swojego namiestnika, czyli swojego szefa. No więc spróbujmy porównać. Dam tylko 2 przykłady. Obawiam się, że nie będą przyjemne. Wiecie, niektórzy spóźniają się na nabożeństwo. Niektórzy robią to notorycznie.
Oczywiście nie mówię o tych sytuacjach, kiedy nie możesz, to jest jasne. Ale Bóg wie. Więc to jest traktowanie Boga. To jest przynoszenie ofiary. A więc przenieśmy to teraz, tak jak Bóg powiedział. Spróbuj to dać namiestnikowi. Spróbuj to dać szefowi. Spróbuj notorycznie spóźniać się do pracy. Spróbuj przyjść spóźniony na rozmowę kwalifikacyjną albo na ważny egzamin. Zobaczymy, czy cię szef pochwali, czy cię w końcu wyrzuci. Wiecie, ale to jest element jeszcze dosyć prosty do skorygowania. Sięgnę głębiej. A jak jest z posłuszeństwem Bożemu Słowu? Choćby nawet w tym zakresie, o którym dzisiaj słyszeliśmy. Choćby przebaczenie. Miałem inne na myśli, ale to, co dzisiaj słyszeliśmy, mnie w tą stronę troszkę ukierunkowało. Mówimy o tym, trąbimy o tym nie wiem jak długo. Ale czy naprawdę słuchamy Bożego Słowa? Czy naprawdę jesteśmy temu posłuszni? Jest mnóstwo wersetów, które są dla nas niewygodne. Czy jesteśmy im posłuszni? Więc przenieśmy to teraz znowu. Tak traktujemy Boga, a jak traktujemy szefa? Spróbuj w pracy być nieposłuszny. Szef mówi jedno, ty robisz drugie. Długo popracujesz? Więc Pan Bóg daje nam tak mocny obraz. Spróbuj tą swoją śmieciową ofiarę dać swojemu namiestnikowi, czy cię pochwali. Moi drodzy, Bóg mówi do Judejczyków w tej księdze: oddaj mi to, co najlepsze. Nie chcę ofiary takiej, jaką przynosicie. Wiecie, oni doskonale wiedzieli, o co chodzi. Oni znali instrukcję Bożego Słowa. Oni wiedzieli, że jeśli chcą przynieść Bogu ofiarę, to oni muszą coś zrobić. Była instrukcja. Mieli przejrzeć swoje stado i uważnie wybrać najlepszy okaz. Problem w tym, że to był najdroższy okaz. Bo ten baran czy tam inne zwierzę mogło być dobrym reproduktorem. Miało najlepszą cenę na rynku. Żal było najlepszej. A więc zaczęli przesuwać granice. Moi drodzy, ofiara Bogu, co też wczoraj słyszeliśmy, właśnie nie może nas nie kosztować, bo nie będzie ofiarą. Ofiara musi kosztować. Ofiara miała być dawana z pierwocin, najpierw Bogu, a nie z tego, co tam gdzieś ewentualnie nam zostało. A więc, moi drodzy, Bóg stawia nam dzisiaj bardzo mocne słowo. Ja chcę Ciebie całego. Oddaj mi ze swojego życia to, co najlepsze. Nie chcę podróbek, nie chcę substytutów. To, co najlepsze z Twojego czasu. To, co najlepsze z Twojego życia, z Twoich talentów, a również z zasobów. Moi drodzy, jakość ofiar zawsze jest powiązana z tym, jak był traktowany, jak był postrzegany Bóg. Jeżeli Bóg nie był widziany jako święty, jako potężny, to i ofiary były byle jakie. 11 werset. Gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów i na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan zastępów. I druga część 14. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Moi drodzy, jeżeli nie widzimy Boga jako świętego, jako wielkiego, jako wspaniałego, jeżeli nasz punkt widzenia jest inny, to też i ofiary będą inne. Jeżeli widzimy Boga jako, za przeproszeniem, jakiegoś kumpla, to ofiara będzie śmieciowa. Tak było w ich przypadku. Moi drodzy, lekceważenie Boga bierze się z tego, jak Go widzimy, jak Go spostrzegamy. Więc, moi drodzy, program naprawczy to nie jest usiłowanie przynieść lepszej ofiary. To nie skupianie się na ofierze. To skupianie się na tym, żeby widzieć Boga, jakim jest. Więc zobaczcie, zatoczyliśmy koło. Wracamy do punktu wyjścia. Kiedy Bóg puka, otwórz
Stoję na zewnątrz, kołacze. Otwórz, chcę wejść z tobą wieczerzać. To jest właśnie ten czas, kiedy otworzysz, kiedy otworzę, kiedy otworzymy mu drzwi, kiedy będziemy mieć intymną relację z nim dzień po dniu, tydzień po tygodniu, to wtedy on zacznie nam objawiać, kim on jest. Z automatu ofiara będzie inna. Z automatu nasze życie będzie inne. Więc nie walcz z ofiarą, ale raczej z tym, żeby być z Bogiem, żeby otwierać mu drzwi, kiedy puka. I jeszcze jedna myśl, ostatnia. Kiedy patrzę na chrześcijaństwo ogólnie, a nawet powiem na własne, mówię tutaj od czasu, kiedy się nawróciłem, a to było wieki temu, czyli miałem 7 lat. Wiecie, dochodzę do pewnego wniosku, chyba bardzo prostego, że dla człowieka wierzącego, dla dziecka Bożego, podkreślam, dla Bożego dziecka, najsmutniejszy czas albo najbardziej nieszczęśliwy okres w życiu to wtedy, kiedy służy Bogu połowicznie. Zgadzacie się? Nic nie cieszy. Z niczego nie masz satysfakcji. Z niczego. Bo świat nie cieszy, bo nie może. Bo masz ograniczenia, bo nawet jeśli byś coś skorzystał z tego świata, to i tak masz wyrzuty sumienia i tak nie potrafisz popłynąć w tym. Wiecie, kto jest głęboko w świecie, to przynajmniej ma jakąś satysfakcję. Ale dziecko Boże, połowicznie mu służące, jedną nogą tu, jedną tam, nie ma z tego satysfakcji, a z Boga też nie. Z relacji z Bogiem też nie, też mu go w ogóle to nie cieszy. Więc to jest najsmutniejszy człowiek, służący Bogu połowicznie. I to znajduje w tej księdze również. 13 werset. Mówicie też, ależ to mozuł. Służyć Bogu, domyślę. Ależ to mozuł. Ależ to mozuł. I Biblia Warszawska dodaje, i złościcie mnie tym, mówi Pan. I złościcie mnie tym, mówi Pan. Wiecie, oni doszli do tego, że służba w świątyni dla nich była mozołem. Stękali przy tym. Ależ to mozuł, znów do świątyni. Mam nadzieję, moi drodzy, że nikt z nas nie doszedł do tego punktu. Ale musimy uważać, żeby tam nie iść. Bo jeżeli pozwolimy sobie na takie rutyniarstwo, to tam się znajdziemy. Że, wiecie, będziemy czuć w swoim sercu, niedziela się zbliża, ojej, znów trzeba iść. Powiem z innej strony. Jak mówię, nie uważam, że ktokolwiek tam jest. Ale wiecie, może dojść do tego, że powiem, niedziela jest, ojej, kazanie znów trzeba powiedzieć. Tak nie jest, ale mówię, uważajmy. Niedziela się zbliża, ojej, znowu próba. Albo szkołka. Albo wiecie, zbliża się pierwsza niedziela miesiąca, więc modlitwy, piątek, sobota, ojej, znowu będą zapraszać. Ależ to mozuł. A Bóg dodaje, i złościcie mnie tym. I złościcie mnie tym. Jak jest wyjście? Kończymy. Czy wyjściem jest zamknięcie świątyni? Pozornie by się wydawało tak, bo Bóg powiedział zamknijcie. Nie. Bóg nie chce tego, żebyśmy zamykali świątynię. Ja nie mówię tutaj o kościele, ja mówię o mojej świątyni. O sobie. Jako świątyni Ducha Świętego, połączonego z Nim. To nie jest wyjście. Pan Bóg uderza w mocny ton, żeby nas obudzić. I mówi, rzeczywiście, wybierz, zastanów się. Albo będziesz mi służył na 100%. Albo lepiej zamknij, bo połowicznego nie chcę. I nie ma się, co moi drodzy, z Bogiem targować. A może ci tak 75% by wystarczyło. A może 90%. Bóg mówi nie. Chcę ciebie całego. Wyjście to nie jest zamknięcie świątyni, bo za tym idzie śmierć. Wyjście jest inne. Werset 9. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad wami. Od was to zależy, czy okaże nam przychylność, mówi Pan zastępów. To jest wyjście. Jeśli ktoś z nas
jest gdzieś w tym punkcie, że te słowa do niego docierają, że widzi siebie w tym opisie. Jeżeli ktoś z nas w jakimś aspekcie gdzieś się tu umiejscawia, to to jest wyjście. Przebłagajcie go, czyli pokuta. Czyli przyjście do niego i powiedzenie mu po prostu tego, co czujesz, wylej przed nim swoje serce. To jest niesamowite słowo. Od was to zależy. Zobaczcie, od was to zależy, jak się życie potoczy. Nie od Boga. Bóg jest gotowy. Bóg jest gotowy na to, żeby nas przyjąć, żeby oczyścić, żeby poprowadzić dalej. Ale od nas zależy, co zrobimy. Czy przyjdziemy i rozprawimy się z naszym stanem, jeśli trzeba. Jestem przekonany, że tu jest wiele osób, które żyją w relacji z Bogiem bliskiej, składają Mu najlepsze ofiary, cieszą się Bogiem. Do Ciebie mówię, więc tak żyj i innych zachęcaj, i innych rozpalaj. Żyj tak i kontynuuj to, ciesz się Bogiem i bądź motywacją dla innych. Ale jeśli gdzieś czujesz, że to nie jest to miejsce, to pozostaje w zasadzie, jeśli chcemy iść za Bogiem naprawdę, to jest jedyna sprawa. Po prostu przyjść i przeprosić. I pokutować. A potem zacząć żyć z Nim na 100%. Kochani, powstańmy. Moi drodzy, ja wiem, że to nie są łatwe słowa. Ale Bóg mówi do nas koniec z udawaniem. Bóg mówi do nas koniec ze śmieciowymi ofiarami. Ja chcę Cię mieć całego. Ja chcę z Tobą naprawdę się spotykać. Moi drodzy, nie chcę przeciągać, bo zbliża się już 12. Więc krótko chciałbym, żebyśmy się pomodlili, ale chcę o coś zaapelować. Nie bójcie się, nikogo dzisiaj na przód tutaj wzywał nie będę. To jest zbyt osobiste, zbyt może mocne, zbyt intymne, ale wiecie, jednak chcę, abyś zadecydował. Abyś zadecydował teraz, co z tym słowem chcesz zrobić. Co chcesz z tym słowem zrobić? Od ciebie, ode mnie, od nas to zależy. A więc jeśli dotyka cię to, jeśli chcesz powiedzieć Bogu okej, chcę wrócić, chcę cię przeprosić, chcę z tobą zacząć żyć na 100%, to podejmij teraz tą decyzję i daj znać nie mi, Bogu przez podniesienie ręki. Krótki, prosty gest. Uczyń to w tej chwili. Jeśli Bóg do ciebie mówi, to daj ten gest przed Bogiem. Bóg zobaczy twoją rękę. Potem będziemy się po prostu modlić. Ręce się podnoszą. Możesz tylko podnieść i opuścić. Pan Bóg czeka na twoją rękę. Przez moment jeszcze zaczekam. Wiem, że toczy się walka. Ale jeśli chcesz, to teraz to uczyń, a potem będziemy się modlić i tą modlitwę będziesz mógł kontynuować już potem w swoim domu. Kochani, módlmy się. Proszę, módlmy się. Niech Bóg teraz usłyszy naszą modlitwę. Rozmawiajmy z Nim. Boże drogi, ja Tobie dziękuję za słowo, które kierujesz w Księdze Malachiasza. Do nas, Panie. Ojcze kochany, ja tak z całego serca dziękuję Ci za Twoją miłość. Miłość, bo to tylko Twoja miłość czyni, że chcesz z nami mówić o trudnych sprawach. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które nas chce zatrzymać przed rutyniarstwem w naszym duchowym życiu. Ojcze kochany, my pragniemy Ciebie z całego serca. Panie, i teraz wielu z nas podejmuje decyzję, że kończy z udawaniem, że kończy z takim traktowaniem Ciebie byle jak, że kończy z takim przynosieniem śmieciowej ofiary przed Twoje oblicze. Ojcze kochany, Ty widzisz te serca. Ty widzisz te serca, które teraz podejmują tę decyzję w swoim życiu. Panie, ja proszę Ciebie, aby ta decyzja teraz podejmowana miała swoje przełożenie na dalsze życie, na dalsze dni, Panie. Ja proszę Ciebie, Ojcze, o to, abyś Ty teraz dotykał naszych serc.
A potem, kiedy będziemy w swoich domach, kiedy wieczorem będziemy stać przed Tobą, Panie, Ojcze kochany, ja proszę Ciebie, abyśmy zaczęli naprawdę wchodzić w Twoją obecność. Nie chcemy, Boże, Cię zasmucać, nie chcemy Cię lekceważyć, nie chcemy mówić, że stół Pana to rzecz mało ważna. Poprzez nasze postępowanie, poprzez nasze życie, nie chcemy wysyłać tego sygnału, że relacja z Tobą jest na którymś tam dalekim miejscu w naszych priorytetach. Ojcze kochany, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja błogosławię każde serce, ja błogosławię każdą osobę w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, czyń przełomy, Duchu Święty, czyń przełomy, bo my chcemy się palić dla Ciebie. My chcemy, abyś Ty mógł przez nasze usta, Panie, dosięgać Ewangelią innych ludzi. A więc, Panie, czyń porządek w naszym życiu. Chcemy się palić dla Ciebie. Panie, błogosław każde serce w imieniu Jezusa. Amen.